Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dziś mamy taki piękny, słoneczny, majowy dzień. Zabiorę Was na krótki spacer po moim majowym ogrodzie. Pokażę, jak ślicznie rozkwitły mi się różne rośliny cebulowe. Pokażę także, jakie byliny i krzewy dosadziłam do rabat, aby je jeszcze bardziej urozmaicić. Na koniec zaś pokażę egzotyki, które czekają na wsadzenie do gruntu. Nareszcie zakwitły moje ukochane tulipany. Tutaj akurat są czerwone. Mamy słonko, więc się bardzo ładnie do słońca otwarły. Ptaszki się rozśpiewały. No wiosna po prostu, maj. Miodunka jeszcze kończy swoje kwitnienie. Już się tak zrobiła całkiem niebieska. Tutaj pokażę magnolię. Chyba troszkę bardziej się rozkwitła od ostatniego nagrania moja magnolia. Bo w końcu ma coraz więcej słońca, więc powinna się rozkwitać. Bukszpany. Póki co oglądałam, dokładnie im się przeglądałam. Nie ma ćmy bukszpanowej. Przynajmniej teraz nie widzę, ale nie wiem, czy nie trzeba będzie popryskać nawet interwencyjnie, bo przecież jak była już raz, to podejrzewam, że będzie wracać. Tutaj już pokazywałam, że usuwałam stąd trawę, niedźwiedzie futro, a na jej miejsce wsadziłam zawciąg nadmorski. Te dwie sadzoneczki, które się tak bardziej rozkwitają, to akurat dokupiłam sobie na jakimś bazarku. Natomiast te trzy już wcześniej zasadziłam. One dopiero będą się tutaj, widzicie, ma piękne pączki mają. Nawet z tej strony także. I tutaj właśnie chcę, żeby ten zawciąg po prostu zrobił takie fajne kobierce. Na tym rogu tutaj rabat. Natomiast z tej strony rabatka pusta, będę dosadzać dziwaczki i czy jeszcze szałwii czerwonej też nie wsadzę, bo też bardzo ładne mam już sadzonki. Na tej rabacie sporo mamy roślin zimozielonych, dlatego jest taka atrakcyjna, można powiedzieć, cały rok. Bo bardzo tutaj dużo jest i żywotników, bukszpan jest, i sosna jest, i dużo też trzmieliny. Wygląda. A teraz kwitną akurat szafirki moje ukochane. Bardzo ładnie się właśnie rozkwitły i fajnie tutaj na obrzeżu tej rabaty prezentują. Bardzo lubię taki właśnie niebieski kolor w ogrodzie. Szafirki są po prostu piękne o tej porze. Wiem, że są jeszcze inne kolory, oczywiście białe są różowe, ale akurat te mi się najbardziej podobały i te sobie wsadziłam na obrzeże. I teraz po kolei pokażę, co tutaj jest dosadzone. Tutaj w kąciku rośnie róża w takich fajnych bordowych liściach. A tuż tutaj obok niej mamy dwa maki, właściwie to trzy. Teraz dosadziłam, przyszedł przed chwileczką. Ten mak, no cóż, będę o nim opowiadać. Mak jak mak, na razie nie kwitnie, więc nie pokażę. Fajnie by było, gdyby w tym roku zakwitł, to pokażę, ma być jakiś kolorek taki fioletowy. Z kolei te dwa też jeszcze widzę, nie puszczają pąków kwiatowych. Jak się tu patruje, ale o nic, słońca mało było, więc zimno, więc rosły fajnie, liście mają bardzo ładne. Jeden jest czerwony, już fajnie sobie kwit w zeszłych latach, natomiast drugi kupiłam w zeszłym roku i on jest kolorek taki łososiowy, taki pomarańcz. Obok mamy też hortensję bukietową. Powolutku puszcza pączki. A ta siewka to goździk brodaty. One się rozsiewają same po ogrodzie, ja ich nie usuwam. Wszędzie można je spotkać. Tutaj, jak widzicie, o, tutaj sobie rośnie. Dalej mamy ostrokrzewa. Roślinka zimozielona, ale bardzo ładna. Następnie sadziłam krzew. Całkiem niedawno. Jest to enkiant dzwonkowaty. Krzewuszka na razie bardzo mała. Tu
Tutaj możecie zobaczyć, jak ona docelowo kwitnie, ale widziałam, że wypuszcza tutaj jakieś zalążki kwiatów, więc może coś w tym roku nawet zakwitnie. Ona ma mrozoodporność do minus 24, stanowisko słoneczne półcieniste, kwitnie maj, czerwiec, więc taka, więc krzew, który kwitnie wiosną. Dosadziłam parę bylin jeszcze tutaj, które mi niestety zjadły jakieś nornice, czy nie wiem, czy przepadły, ale chyba coś zeżarło. Tutaj miałam piękne ostróżki i niestety z tych ostróżek niewiele zostało i dosadziłam sobie po prostu tutaj jeden krzeczek, drugi, trzeci i ten akurat się ostał tutaj z ubiegłych lat, także widać, że już jest po prostu większy, bo już się po prostu ukorzenił. Natomiast te małe psiapsiły, no pewnie jeszcze zakwitą w tym roku, ale już nie będą takie duże okazały. Nie wiem, coś te ostróżki mi zażarło, a były takie naprawdę piękne. Jak gdzie znajdę zdjęcia, to wrzucę Wam i pokażę, jak wyglądały w ubiegłych latach. Dalej mamy kilka krzaczków jarmużu. Teraz się wycofuję. Tutaj mamy bukszpana, takiego ciętego. Jeszcze w tym roku go nic nie podcinałam. O, taka niby bonsajka, takie po prostu cztery kulki, ponieważ ja go dostałam od kogoś i on był taki bardzo brzydko wyglądał. Tego troszkę sformowałam. Tutaj taka choineczka. Tulipanki, które jeszcze się akurat te nie rozkwitły. Juka karolińska. I leszczyna. Powolutku zaczyna wypuszczać listka. Taka odmiana o gałązkach karbowanych. Bardzo ładnie wygląda. Zwłaszcza wiosną, zimą się prezentuje, ponieważ są wtedy widoczne te gałązki. No a listki z kolei, jak widzicie, wypuszcza, są bordowe. Pod nią tulipanki zaczynają kwitnąć. Jałowiec. Kolejną byliną, jaką dosadziłam do tej rabaty, jest wiesioł błękitny. Bylinka, która dorasta do 60-80 cm. Myślę, że jest jeszcze średnio popularna u nas, a bardzo łatwa w uprawie. Kwitnie na niebiesko, ma takie dzwonkowiate kwiaty zebrane. O, tutaj chyba, nie wiem, czy będzie widać? Będzie widać. Także liczę, że za niedługo zakwitnie. Ta ma akurat mieć niebieskie kwiaty, ale są także, z tego co wiem, różowe i białe. Lubi stanowiska półcieniste, mrozoodporna, ponoć łatwa w uprawie. Obok leszczyny mamy sosnę, która ma już kilka lat. Ja ją co roku obcinam, te pędy, które odrastają tak do połowy gdzieś obcinam, więc ona nie jest aż taka duża, no ale ma gdzieś ponad 2 metry, może 2,5, może 3. I w tym roku już będzie ciężko mi ją ciąć. I nie wiem, czy też po prostu nie zrobię z niej jakiejś bonsajki, czy się nie podejmę, bo z tego co zauważyłam, jak to będzie widać na kamerze, w spodzie zrobiła się bardzo taka sucha. I jeszcze druga strona ogrodu, ale tak szybciutko przejdę, bo nie chcę przedłużać tego filmu. Brzoza, odmiana jungi, bardzo ładna się już robi. Obok niej taka polanka barwinek. Bardzo ładnie się już rozkwit. Bardzo fajna bylinka i pokażę, co nowego może po prostu wsadziłam, aby nie przedłużać. I co ciekawszego, według mnie przynajmniej berberys bardzo pięknie wygląda już. Bordowy, śliczny. Obok niego, z boczku, sadzona nowa sadzoneczka piwoni, ponieważ nie miałam, przynajmniej w moim ogrodzie. To ma być kwitnące na bordowo. I dąbrówka także bordowa chyba będzie kwitła za niedługo. Do tej rabaty dosadziłam także krwawnik. Miałam już dwa, żółty i czerwony. I tutaj do kolekcji dołączyła taka mała jeszcze psiapsiuła. On jest, ma być taki fioletowy, ciemny fioletowy. A jaki będzie, to się okaże. I tak się prezentują iglaki i rośliny zimozielone w maju. Różyczka. Kolejny berberys, ten żółciutki.
jeżówki. Takie spore pletko, z roku na rok coraz większe. Z tyłu za nimi budleje. I modrzew europejski. Też drzewko bardzo ładne, które jedno z moich ulubionych, że tak powiem. Przed chwilką przyszły mi jeszcze dwie kolejne byliny. Są to zawilce. Takie małe sadzoneczki, no ale ważne, że mają, mam nadzieję, dobre korzonki. Jeszcze nie wyciągałam ich. Zamierzam je wsadzić tutaj. Pokażę Wam. O, tutaj jest wyjście z furtki i tutaj sobie pociągnęłam taką tutaj rabatkę. Chcę, żeby tutaj właśnie były zawilce. One kwitną w drugiej chyba części lata, jeżeli dobrze pamiętam, lipiec, sierpień, i kwitną do mrozów. Tutaj chcę sobie rozłożyć agrowłókninę, już zaczęłam tutaj trochę działać. Na to pójdzie kamyczek jakiś, no i wsadzę te dwie sadzonki zawilca. I zamierzam jeszcze dalej tą rabatę tutaj przeciągnąć, tę trawę usunąć, żeby tutaj szła, nie wiem, czy jeszcze tam dalej nie pociągnę, jak te sarenki. I tutaj planuję wsadzić już, pewnie będzie tutaj kolokazja, jak będę wysadzać właśnie za niedługo z donicy, tak żeby po prostu miała tutaj miejsce. Stanowisko jest takie nie bezpośrednie słońce, tylko tutaj jest raczej słońce wczesnym porankiem. Potem już się robi tutaj cień, więc taka kolokazja nie będzie ją parzyło po prostu po liściach. Natomiast zawilce z kolei też są to byliny, które tolerują właśnie półcień, nawet stanowiska cieniste. Także chciałam je właśnie w takim miejscu zasadzić. Także praca przede mną. Pokażę efekt pewnie już w kolejnym filmiku. I pewnie w kolejnym filmiku już też już wysadzę tutaj kolokazję, także pokażę, jak to będzie już ostatecznie wyglądało. I na koniec moje egzotyki, które czekają w donicy na wsadzenie do gruntu. Niestety nie mogą się doczekać, bo bardzo zimno. Eukomis, czyli lilia ananasowa. Jedna już zakwitła, jak widzimy. Niestety za wcześnie wsadziłam do donicy, w domu ciepło. Początkiem marca to zrobiłam. Puściła piękne liście i teraz zakwitła. Druga cebulka także już puszcza kwiatka. Trzecia jeszcze nie i to jest chyba jakaś inna odmiana, może późniejsza, więc jeszcze czekam, że być może uda się, że w gruncie zakwitnie. Fajnie, no niby kwitnie, ale chciałam, żeby to kwitło po prostu w gruncie, a nie w donicy. No będę mieć nauczkę na późniejsze lata, żeby wsadzać troszkę bulwy później. Tutaj mamy pałczychę, takie niewielkie cebulki, naprawdę bardzo malutkie, jak paznokieć wsadziłam do donicy i też, jak widzicie, puściły piękne już i łodygę, i liście. Także pozostałe większe cebulki są w gruncie i tamte oczywiście nic nie wyrastają, a te, co już były w donicy, cieplutko mają i pięknie już sobie rosną. I kolokazja eskulenta także czeka na wsadzenie do gruntu, czeka na taką pewniejszą pogodę, żeby już tego nie nakrywać, bo to duże liście. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia, pa, pa.